Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odcinek językowy, temat Elbar. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop Hiszpański, obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj znów odcinek bardzo taki tematyczny, Oczywiście też związany z mini kursem, ponieważ jak wiesz, trwają nadal zapisy na mój mini kurs, ale jeszcze tak naprawdę tylko tydzień promocji. Później kurs wskakuje już do sklepu i jest w normalnej cenie, więc jeśli jeszcze masz ochotę się zapisać, sprezentować komuś ten kurs, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Możesz zrobić to poprzez kliknięcie w link w opisie tego podcastu lub w opisie do YouTube'a, lub po prostu pobrać kartę pracy i kliknąć również na karcie pracy w link. Jeśli nie możesz znaleźć tego linka, to po prostu skontaktuj się ze mną piecykpaulina@gmail.com i zapraszam cię bardzo serdecznie napisz nie mogę znaleźć linka, poproszę o link do kursu. Również możesz go znaleźć w moim sklepie na www.paulinapiecyk.com. I dzisiaj oczywiście tematyka barowa, czyli trzy podstawowe wyrażenia związane z barem, czyli jak dogadać się w sytuacji, kiedy chcemy zamówić coś na przykład na śniadanie. Ja traktuję bar bardzo często pod kątem śniadaniowym. I trochę też tak dzielę tą tematykę, oczywiście jak jesteś w restauracji, na śniadaniu to również możesz wykorzystać te wyrażenia do restauracji, w której jesz śniadanie, no bo oczywiście wiadomo. Natomiast ja trochę też tak to podzieliłam, że bar to śniadanie, a restauracja to bardziej obiad. No to co? Chcę kawę z mlekiem. Kierunka café Kierunka leche. I uwaga, aspekt kulturowy, jest bardzo ciekawy i bardzo śmieszny, ponieważ wiem, że są osoby takie, które lubią kawę wypić po śniadaniu. I jeśli złożycie to zamówienie jednocześnie, nawet mówiąc Hiszpanowi pięknie po hiszpańsku, że ty chcesz po śniadaniu tą kawę z mlekiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta kawa wyląduje równo ze śniadaniem. Dlatego ja też proponuję, jak masz ochotę ze śniadanie, tam z jakąś herbatką czy z czymś, tak jak to robię ja, to po prostu zamów herbatkę i całą resztę, a potem jak kelner będzie przychodzić albo nawiążesz z nim kontakt zdrokowy, zawołaj go i powiedz, że właśnie teraz też kawę z mlekiem. No dobrze. Ale bardzo często Kelner dopytuje. Algo mas. Coś jeszcze? Algo mas. Algo mas. Co możemy odpowiedzieć? No, możemy odpowiedzieć na różne sposoby, ale możemy również odpowiedzieć. Nic więcej. Dziękuję. Nada mas. Gracias. Nada mas. Gracias. Oczywiście. Możesz w różny inny sposób odpowiedzieć, ale ja powiedziałam, że będę pokazywać po trochu, jak wygląda kurs od środka, czego się uczymy na kursie, więc, ponieważ taki jest dialog przygotowany przez Hiszpanów, więc nie będę nic zmieniać. No dobrze, ale kiedy kończymy jedzenie, kiedy kończymy cały nasz posiłek i chcemy po prostu zapłacić, no to możesz po prostu zamówić rachunek. Oczywiście, w jaki sposób? Zapraszam Cię na mój kurs, ponieważ nie pokażę Ci tego na podcaście, jak macha się ręką do kelnera. To oczywiście znajduje się w mini kursie. No, ale ja bym chciała jeszcze zapłacić za, ten mój, za to moje śniadanie. Więc jak już przywołasz kelnera i on przynosi ci rachunek, albo zanim przyniesie ci rachunek, często pyta: karton czy gotówką? Kontarcheta o en efectivo? Con Kontarcheta o en efectivo. No to bierzemy się za sparring. Preparado? Preparada? Empezamos. Nic więcej, dziękuję. Nada más, gracias. Nada más, gracias. Coś jeszcze? Algo más? Algo más? karton? Con targeta. Con targeta. Gotówką. En efectivo. En efectivo. Chcę kawę z mlekiem. Kierunka feką Kierunka con Mam nadzieję, że te wyrażenia będą dla Ciebie przydatne i że będziesz korzystać z nich przed wyjazdem na wakacje, bez względu na to, czy zapiszesz się na mini kurs czy nie, natomiast mam nadzieję, że wykorzystasz te wyrażenia, i tak jak powiedziałam już na poprzednim odcinku mojego podcastu. No hablo inglés. Lo siento. Nie mówię po angielsku, przykro mi. I próbujemy dogadać się i ćwiczyć w języku hiszpańskim. No właśnie, i tutaj chciałabym Ci sprzedać jeszcze więcej aspektów kulturowych, jeśli chodzi o bar, ale zapraszam Cię naprawdę bardzo, bardzo gorąco, jeśli już masz mój kurs do sekcji z bonusami, bo tam jest lekcja właśnie na temat gestów, czyli w jaki sposób możemy zamówić różnego rodzaju, czy to napoje, czy jak możemy zapłacić i poprosić po prostu o rachunek. Na podcaście niestety nie da się tego pokazać, i to jest właśnie ten minus podcastu. Ale myślę, że będąc w Hiszpanii i obserwując świat dookoła, jesteś w stanie to zauważyć. Zawsze namawiam moich uczniów, rozglądaj się, słuchaj i chłoń tą kulturę będąc w Hiszpanii, czy to na wakacjach, czy troszeczkę dłużej, lub jeśli mieszkasz już w Hiszpanii, zaglądaj Hiszpanom przez ramię i patrz, jak oni się zachowują. Mam nadzieję, że udało Ci się tworzyć i powtarzać te zdania ze mną. Jeśli nie, wiesz dobrze, co zrobić z tym podcastem i z tym odcinkiem, powtarzaj kolejny raz i baw się dobrze w Hiszpanii. Zapraszam cię za tydzień na kolejny odcinek językowy związany z restauracją. Muchísimas gracias. Hasta luego.